Witam Państwa serdecznie, Łukasz Copryak z tej strony. Dzisiaj pokażę Państwu, jak przygotować unpivot w Power Query. Do tego posłużą nam dane z serwisu gapminder.org, a dokładnie będziemy badać BMI. Uwaga, BMI może być woman. Tutaj mamy tabelkę. Proszę zobaczyć, jak ona wygląda. Uwaga, co ja bym chciał przygotować z tej tabeli? No ja chciałbym zbadać, jakie było minimalne BMI w danym kraju, jakie było maksymalne i jaka była średnia. Ja oczywiście nie chcę tych danych kopiować, więc wykonam sobie bardzo prostą operację. Zobaczcie. Skopiuję prawym przyciskiem myszy adres odnośnika, odpalam Excela, klikam wstęgę dane i przechodzę poprzez pobierz dane z innych źródeł, z sieci web. Odpala mi się edytor Power Query, wklejam link, przycisk OK, wybieram dane, znajdują się w zakładce Data i uwaga, przekształcam dane. Dokonam prostych modyfikacji. Po pierwsze zmienię nazwę zapytania BMI. Po drugie, proszę zobaczyć, tutaj mam dość ciekawą informację, że ostatni raz korzystałem z tych danych 225 dni. No dobrze, odświeżę te dane, żeby były jak najbardziej aktualne. Teraz uwaga, czego mi brakuje w tej tabeli? No brakuje mi nagłówków, więc w górnym lewym rogu mam coś takiego jak użyj pierwszego wiersza jako nagłówka kolumn. I tak naprawdę patrząc na ten zestaw wydaje się, że już jest wszystko prawidłowo. Tylko moi drodzy, mi będzie bardzo ciężko coś z tej tabeli wyciągnąć, ponieważ taki układ generuje tabela przestawna. Jest to pole wiersze, pole kolumn, no i pole wartości. Dlatego ja wyjdę z tego układu do tak zwanego układu wierszowego. Chciałem Państwu podpowiedzieć, że do tej pory taką opcję można było wykonać Visual Basiciem albo SQL-em, ale uwaga, to nie trwało minutę. To było trzeba naprawdę troszeczkę się przy tym napocić. Jak to zrobić? Zaznaczam kolumnę, która ma pozostać w układzie wierszowym. W tym przypadku będzie to kolumna Country. Prawym przyciskiem myszy wybieram opcję Anuluj przestawianie innych kolumn. I chciałem Państwu powiedzieć, że to już. Jedyne co w tym momencie wykonuję, to podmieniam nazewnictwo, czyli tutaj będzie kraj, tutaj będzie rok, tutaj będzie BMI. Zmieniam jeszcze jedną rzecz, wybieram opcję liczba całkowita. Moi drodzy, ładuję dane do Excela. Menu plik, zamknij i załaduj do, utwórz tylko połączenie, nic więcej. Przycisk OK. W tym momencie przechodzę do zakładki wstawianie, tabela przestawna, użyję zewnętrznego źródła danych, wybierz połączenie, mam zapytanie BMI, przycisk otwórz, przycisk OK. No i proszę bardzo, przeciągnę kraj do pola wiersze, BMI do pola wartości, trzy razy przeciągnę. Dlaczego trzy razy? Ponieważ pierwsze zmienię w ustawieniach pola wartości na minimum, drugich ustawienia pola wartości na średnią, a trzeci zbiór zmienię na maksimum. Moi drodzy, ćwiczenie gotowe. Zajęło nam to dosłownie kilka minut. Dziękuję serdecznie. Zapraszam na kolejne filmy.